mogła zobaczyć. Teraz powinien działać. Działa mikrofon. Czy słychać mnie? Nie. Pani Boże. A teraz tak, o teraz tak. Chyba minęła godzina 18, więc możemy zaczynać. Witam Państwa bardzo serdecznie, zarówno tych Państwa, którzy bezpośrednio przyszliście na spotkanie z panią Zofią Turowską, oraz tych z Państwa, którzy oglądają nas na Facebooku. Proszę Państwa, 11. edycja festiwalu Proza Poetów imienia Anny Tokarskiej już od kilku dni rozpoczęta. A dzisiaj spotkanie z panią Zofią Turowską, dziennikarką, absolwentką Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, pisarką, reportażystką, współautorką kultowego reportażu Kto tu wpuścił dziennikarzy, ale przede wszystkim autorką biograficznych opowieści o Beacie Tyszkiewicz, Nie wszystko na sprzedaż, o znakomitej fotografce Zofii Nasierowskiej, fotobiografię jej mężu, znakomitym reżyserze Januszu Majewskim, Majewski film, Kobieta jego życia, najnowsza książka już do nabycia po spotkaniu o Gustawie Hołoubku. No ale my głównie dzisiaj będziemy rozmawiać o Agnieszce Osieckiej. Pani Zofia napisała dwie bestsellerowe biografie o poetce Agnieszki, Pejzaż z Agnieszką Osiecką oraz kolejny literacki portret Osiecka, Nikomu nie żal pięknych kobiet. Książka została wydana w 2020 roku. Proszę Państwa, po spotkaniu, po pytaniach będziecie Państwo mogli zadać swoje pytania, tylko proszę ze względów sanitarnych o podchodzenie do mikrofonu. Oczywiście też można zakupić książkę i poprosić naszego gościa o autograf. I życzę Państwu kolejnego udanego wieczoru z Prozą Poetów, a rozmowę będzie prowadzić pani doktor Katarzyna Meller-Rebelska. Dziękujemy serdecznie za ten wstęp. Jest mi bardzo miło, nam jest bardzo miło, jak myślę, powitać właśnie Państwa tych zgromadzonych tutaj, ale także tych przed ekranami. No właśnie, spotykamy się przy okazji książki Osiecka, Nikomu nie żal pięknych kobiet. I oczywiście głównie temu będzie poświęcone to spotkanie, ale ja chciałam jednak zapytać, zacząć od tego, jak się zaczęła ta przygoda z biografiami, bo jak tutaj pani dyrektor przedstawiła, to nie jest jedyna biografia w pani karierze zawodowej. Dlaczego właśnie taka forma? Przede wszystkim dzień dobry Państwu, czy dobry wieczór. Bardzo mi miło tutaj przyjechać, może po 40 latach, że tak powiem, mniej więcej. Jeszcze nic nie zobaczyłam, bo jest dosyć ciemno, więc prosto przyjechałam do Państwa. Chciałam powiedzieć, że tak, przede wszystkim to nie są takie typowe biografie, bo to są opowieści o ludziach. Biografia się rządzi jednak troszkę takimi bardziej może oświatowo-naukowymi czasami podejściem, a to jest taka popularna forma, która wywodzi się z mojego zawodu, bo całe życie rozmawiam z ludźmi, patrzę na ludzi, obserwuję ich i opisuję różne ich zachowania. I właściwie, kiedy mogłam tak mniej pracować, to zajęłam się po prostu książkami. A może Państwu powiem, że przed laty wszystko zaczęło się właśnie od takiej książki, która się nazywa Kto tu wpuścił dziennikarzy. To był czas jeszcze nie do końca po ogłoszeniu oficjalnego zakończenia stanu wojennego i myśmy nie mieli co robić, bo nas pozwalniali z pracy. Mieliśmy tak zwaną weryfikację
i zaczęliśmy myśleć, co, jak ten czas zapełnić. Ponieważ ja mieszkam w Łodzi i moi współautorzy tej książki, bo w czwórkę robiliśmy, zaraz powiem o czym, też mieszkają w Łodzi. Wszyscy znaliśmy łódzką szkołę filmową też i zaczęliśmy myśleć takimi dwoma torami. Ale ponieważ książka o łódzkiej szkole filmowej, która się nazywa Filmówka, powstawała przez 10 lat, to jakby kto tu wpuścił dziennikarzy, uprzedziło i wyprzedziło tę filmówkę, ponieważ doszliśmy do, mieliśmy taki troszkę żal do siebie, że nie uczestniczyliśmy w wypadkach w Gdańsku i nie mogliśmy tego naocznie oglądać. I doszliśmy do wniosku, że ponieważ dziennikarze tam pełnili ogromną rolę i różnie się zachowywali, że ułożymy taki plan. I mieliśmy 80 kandydatów do rozmów. I w ten sposób powstała książka, która natchnęła i później mnie, że można pisać rodzaj takiej biografii, tak troszkę jak powieść sfabularyzowaną. Że to jest taka faktograficzna opowieść narracyjna, takiej właśnie zmierzamy przynajmniej ku temu i ja też, żeby to w ten sposób się czytało. Że te wszystkie wypowiedzi ludzi, żeby były nie tylko samymi po prostu oderwanymi wypowiedziami, ale żeby się łączyły w taką dramaturgię narracyjną. I to powiem szczerze, że nam się bardzo udało i tak do tej pory to trwa. Dobrze, a dlaczego Agnieszka Osiecka? Może zaraz tutaj pani mnie wyprostuje, ale wydaje mi się, że pani droga zawodowa, życiowa też gdzieś miejscami krzyżuje się. Pewne punkty stykają się z życiem Agnieszki Osieckiej, dlatego że pani również jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarstwa, tak jak Agnieszka Osiecka. No i właśnie publikacja na temat filmówki, do której Agnieszka Osiecka uczęszczała, ale też wiem, że pani poznała Agnieszkę Osiecką. Czy to wszystko miało wpływ? Właśnie tak ją poznałam, proszę państwa, zupełnie przez przypadek i wtedy nawet do głowy mi nie przyszło, że będę pisać o niej książkę. To było właśnie podczas promocji książki o szkole filmowej, którą Agnieszka oczywiście kończyła, prawda, Wydział Reżyserii. Najpierw skończyła dziennikarstwo, a potem poszła do szkoły filmowej. I na tę promocję ku naszemu, byśmy nawet nie wiedzieli, nasz wydawca zaprosił Agnieszkę. I Agnieszka przyjechała z Warszawy, bo promocja odbywała się w Łodzi w Muzeum Kinematografii. I w ten sposób poznałam Agnieszkę. I powiem szczerze, że byłam troszkę zawiedziona takim w tym pierwszym spotkaniu, bo zobaczyłam dosyć taką kobietę, może dlatego, że ona późno przyjechała i była może zmęczona podróżą, dosyć taką kobietę przeciętną bardzo z wyglądu, taką troszkę w jakimś sensie zaniedbaną. No, trudno powiedzieć, na czym polegało to zaniedbanie, znaczy aż nie tak przekładającą, prawda, nie chciała tak nigdy elegancko wyglądać i była troszkę podmęczona. I pomyślałam, że taka już wtedy słynna kobieta, autorka, to znaczy nie tyle ona była sama wtedy już słynna, tylko te jej teksty, to jak to jest, że taka jest troszkę smutna? Potem się okazało, że to w ogóle było mylne wyobrażenie, bo owszem, smutna bywała, jak już ją później poznałam i tak się losy moje właśnie ułożyły, że ten wydawca, który wydawał i dla którego pisaliśmy tę filmówkę, zaproponował mi, to znaczy on znał córkę Agnieszki, to było 3 lata temu po śmierci Agnieszki. Znał panią Agatę Pasent i w ten sposób umożliwił mi spotkanie z nią.
A ona wtedy oddała do Muzeum Literatury w Warszawie taki cały archiwum matki. To archiwum było nieskatalogowane, bardzo takie w pudłach wielkich i dostałam od niej karteczkę do tego muzeum, że mogę z tego archiwum po prostu korzystać, że mam możliwość wglądu. Ale nie można powiedzieć, że ja wtedy zobaczyłam wszystko. Tym bardziej, że pani Agata mówiła, zawsze mnie uprzedzała, że ona myśli, i tak się potem po latach stało, żeby ona wydała wszystko i że chce wydać, co kiedykolwiek matka napisała. Więc też miałam to z tyłu głowy, że nie mogę napisać jakiejś wielkiej biografii i wszystko wykorzystać, prawda, co tam w tym muzeum było. Tym bardziej, że chyba wtedy jeszcze wszystkiego nie było. Tylko muszę wynaleźć jakby taki motyw czy sposób, żeby przedstawić tę Agnieszkę po mojemu. A ponieważ przeczytałam, bo zaczęłam czytać oczywiście wiele tych złożonych tam i zresztą też wydanych różnych już wtedy przez Agnieszkę publikacji, i właściwie to ona opisała swoje całe życie. Jak ktoś wnikliwie by teraz przeczytał te wszystkie wydane pozycje Agnieszki, to właściwie nie musi żadnej mieć dodatkowej biografii, żeby można ją poznać. Bo zresztą powiedziała zawsze i pisała, że wszystko, co pisze, jest o mnie. Tak. Bo pani kreuje, ja czytając tę książkę, miałam takie wrażenie, że pani kreuje tę opowieść właśnie bardzo tak nienachalnie. Odniosłam wrażenie, że miejscami wręcz oddaje pani głos bohaterce swojej książki. I czy to było zamierzone? Czy pani właśnie, chyba też wyczytałam w jednym z wywiadów z panią, że chciała pani być takim troszeczkę reżyserem. Czy to było od początku właśnie zamierzone? Tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, że te biografie są specyficzne, że to nie są takie oświatowe, prawda, biografie, które można uczniom kazać tam czytać. Jak to wyglądało? No, jakby zawsze tropy tak prowadzą człowieka. Jak już, prawda, ja w tej archiwum tam złożonym, w tych trafiłam, pierwsze co sięgnęłam ręką, pamiętam, do pierwszego pudła i wyciągnęłam malutki, zgrzebny taki pamiętniczek, oprawiony w taką płótno takie czerwone, ale trochę już zblakłe od czasu i wytarte. I jak otworzyłam, to przeczytałam, jak ta 9-letnia dziewczynka była dojrzała. I jak ona już formułowała swoje myśli i o czym ona pisała. I już wtedy wiedziałam, że jakby moim tropem jest przedstawienie Agnieszki jako autorki. I jako autorki nie tylko tekstów piosenek, ale poezji, prawda? I też prozatorskich publikacji, ale ten pamiętnik dał mi do myślenia, że ja tu muszę być w cieniu, że ta najważniejsza osoba, najbardziej utalentowana, potem się okazało z moich, prawda, doświadczeń, tych, które zaczęłam czytać, że niezwykle pracowita, to ona musi być na pierwszym planie. Ja nie mogę, po prostu to by było nie fair i w ogóle nieuczciwe wobec Agnieszki, żeby zacząć snuć jakąś swoją zupełnie nową historię tej kobiety. Bo samo to, że mogłam po prostu śledzić jej życie zawodowe, prywatne, to już było takim niezwykłym wyróżnieniem.
I to było takim też powodem znalezienia słów przeze mnie do tego, prawda, takich wiążących pomysłów różnych, żeby na przykład rozdziały zaczynały się nie jakimś moim wymyślonym tytułem, tylko odpowiednio znalezionymi cytatami z jej piosenek czy z jej poezji. Więc to wszystko było podporządkowane jednej sprawie, żeby przedstawić moją bohaterkę jako fantastyczną, wyjątkowo utalentowaną kobietę. Wspomniała Pani o pamiętniku Agnieszki Osieckiej, od którego też zaczyna się Pani książka. Ja serdecznie Państwu polecam, aby to przeczytać, bo mnie niezwykle to uderzyło, że właśnie dziewięciolatka z taką pewnością prowadzi dziennik, z taką erudycją. Jak Pani myśli, no to jest absolutnie wyjątkowe. Myślę, że wszyscy znamy jakieś dziewięciolatki obecnie. Nie wydaje mi się, żeby większość posługiwała się, no w ogóle miała taką świadomość siebie i swojego życia. Jak Pani myśli, skąd to u Agnieszki Osieckiej wynikało? Czy to na przykład ojciec, który przykładał ogromną wagę do jej, do nauki, do wykształcenia, czy ona po prostu taka była, jak Pani uważa? No, ja widzę tutaj przepraszam, że o tym powiem, po wieku większości Państwa, że to też muszę powiedzieć, że Agnieszka jest przedstawicielką bardzo ciekawego czasu historycznego w naszej historii. I to jest też bardzo ważne, bo to jest czas, ona zresztą sama napisała, że ona o poprzednim swoim pokoleniu napisała, że wy byliście odważni, a my jesteśmy utalentowani. I to jest prawda, bo może Państwo niedokładnie pamiętają, ale to był taki czas wbrew, prawda, przykrym i opresyjnym rządom, że to był jednak czas tego pokolenia, które jakby odżyło i nabrało takiej właśnie chęci tworzenia w tym trudnym czasie. Ale to też było takie odreagowanie po tych powojennych, smutnych, bardzo, prawda, historiach. I Agnieszka zresztą pisała, że my jesteśmy pancerne motyle. I to jest prawda, bo to było jednocześnie bardzo silne pokolenie, takie w swoich też, prawda, sądach i w swoich postępowaniu politycznym, nie tylko twórczym. Więc Agnieszka tutaj miała ogromną jakby taką też, wydaje mi się, po latach, jak ciągle to analizuję, to wydaje mi się, że ona była takim naprawdę świetnym przewodnikiem po tym pokoleniu, w opisywaniu go. Napisała taką fantastyczną książkę Szpetni 40-letni. I to jest po prostu kwintesencja tego całego pokolenia, które żyło, jak pisała, jak na wietrze, ale jak? To są jej słowa. Więc to wszystko miało znaczenie, że taka kobieta, czy w ogóle jak człowiek się rodzi, to jak się urodzi z takimi skrzydłami od momentu narodzenia, to jeśli ma takie po prostu możliwości i jest w takim środowisku ciągle twórczym, to może naprawdę wielkich rzeczy dokonać. I dzięki temu mamy tą całą spuściznę, prawda? Mamy te fantastyczne piosenki, które do tej pory, ja teraz się dowiedziałam, że młodzież na przykład niektóre teksty Agnieszki rapuje. To znaczy, że to ciągle przetrwało i to jest aktualne i to po prostu jest żywe.
bo też Agnieszka wymyślała przecież przeróżne takie słowa wytrychy, takie korkociągi, taki, nazwałam to cyrk słowny, bo ona naprawdę takie miała skojarzenia, jak na przykład strzastajmy się odrobinkę. Proszę Państwa, strzastać się można w każdym czasie i niekoniecznie odrobinkę, ale żeby to wymyśleć, to po prostu trzeba mieć naprawdę wielki talent. Właśnie, bo wspomniała Pani o pokoleniu i faktycznie jak czytałam tę książkę, to ten ferment intelektualny, który w tamtym czasie był i to wszystko, co działo się w STS-ie, chyba zaważyło tak naprawdę na całym życiu Agnieszki Osieckiej i to, co ona stamtąd wyniosła. Przede wszystkim wyniosła. Trzeba tutaj tak wspomnieć, że ja się wtedy pierwszy raz dowiedziałam o tym. Nawet Agata niedokładnie wiedziała, bo bardzo mi dziękowała za to, że jakby doszperałam się do tego, bo Agnieszka w dziennikarstwie w tych ostatnich latach po skończeniu wysłana została do Gdańska, do Głosu Wybrzeża i to było niezwykłe doświadczenie jej. Przytulisko, bo ona potem, tak? Jej przytulisko, tak? No nawet nie przytulisko, no taki ferment twórczy, dlatego że wtedy w Gdańsku był Bim-Bom, był Cybulski, był Fedorowicz, prawda? Było całe takie gniazdo bardzo tego. Była bardzo silna szkoła plastyczna, taki trend, który znany jest do tej pory jako szkoła właśnie gdańska. Więc to wszystko się gdzieś zazębiało. Fettinga poznała, który później śpiewał tą fantastyczną balladę, prawda, w Prawie i pięści w filmie, gdzie Agnieszka napisała tekst. Więc to wszystko się zazębiało. W jej życiu. To jest takie, myślę, że to ona miała tę umiejętność wchłaniania takiej właśnie tego, co po drodze, co właściwie najlepsze w tej, żeby potem zaistniało w tej jej twórczości. A podczas pracy nad książką, właśnie zbierania materiałów, rozmów z jej bliskimi, co Panią najbardziej zaskoczyło? Co było takim uderzeniem, o którym nie wiem, nie miała Pani pojęcia, albo właśnie co Panią najbardziej zaintrygowało, o czym nie było takiej świadomości? O wielu rzeczy nie wiedziałam, o wielu rzeczach nie wiedziałam. Może nie mogę powiedzieć, że coś mnie w takiego wyjątkowego, ale sama była tak wyjątkową osobą, że może trochę tak, że była taka nostalgiczna. Nie wiedziałam, że aż tak była nostalgiczna. Że właściwie może też dlatego, że człowiek, który tworzy, szczególnie który jest kobietą, ale nie tylko, musi mieć taką swoją samotność. I gdzieś ta samotność jest nie, że to jest samotność ograniczona liczbą ludzi wokół niej, tylko to jest samotność taka duszy. No ona musi jednak co jakiś czas być sama ze sobą tylko i stąd może taka melancholia też jej. Ale jednocześnie właśnie przy tej melancholii i przy tej takim bardzo lotnym umyśle była bardzo mocno stąpała po ziemi. Była bardzo dobrą swoją taką przewodniczką po finansach, po tym wszystkim, prawda, umiała po prostu się ogarnąć od tej strony. Ona też, dlatego że znała język, jak wyjechała na stypendium do Ameryki, to wtedy po raz pierwszy u nas jeszcze tego nie było. Nie wiedzieliśmy, co to jest public relation, ani PR, ani w ogóle jak dbać o swoje reklamowe historie. To w takim obszarze, jak aż teraz.
teraz jest. A Agnieszka przyjechała z tym doświadczeniem i bardzo umiała to wykorzystać. Więc to też jest jej taka, właściwie to ona ma mało rzeczy w życiu, jeśli chodzi o później o jej twórczość, bo ja nie mówię o osobistym teraz życiu, ale o jej drogę twórczą, która by nie umiała przetworzyć na tę poezję, czy na książkę, czy na cokolwiek, prawda, czy na tekst piosenki. Więc to też świadczy o jej takim dobrym zorganizowaniu. Pierwsza publikacja, ja tutaj mam też ją ze sobą, nosi tytuł Agnieszki, pejzaże z Agnieszką Osiecką. Chciałam też zwrócić Państwu uwagę, że ona jest nieco zdezelowana, co świadczy o tym, że wielokrotnie była czytana, także ja również, tutaj ja ją wypożyczyłam z naszej biblioteki, także również ją Państwu polecam. No właśnie, Agnieszki, ta liczba mnoga. No to ile jest tych Agnieszek? Jakie one są? Już troszeczkę no właśnie, pani o tym ja przyszłam z tym tytułem do wydawcy mojego. A on mówi, co to jest za tytuł? No Agnieszki, kto to zrozumie? A ja mówię, słuchaj, no każda kobieta. To jest tak, to jest wielość kobiet w jednej tej postaci. No ale wiesz co, ale to byś musiała ciągle tłumaczyć, bo tak wprost to nie wiadomo, czy to czytelnik zrozumie. Więc on dodał od siebie pejzaże z Agnieszką Osiecką. Jak po tych 23 latach moja nowa wydawczyni, z którą jestem związana w wydawnictwie Marginesy, chciała wznowić tę książkę, to nagle mówi, słuchaj, wiesz co, no to już tak nie może być. Ani te Agnieszki, ani ten sentymentalny pejzaże z Agnieszką Osiecką. My musimy coś jakieś współcześnie, coś. To jest teraz, to był dobry czas kobiet. I tutaj podpowiedział nam ktoś, już nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie bardzo trafiłyśmy na wers taki z jej, prawda, jednej mało znanej piosenki, która świetnie śpiewała Wanda Barska w takiej piwnicy swojej, a muzykę napisał Kurylewicz. I to jest właśnie to, nikomu nie żal pięknych kobiet, prawda? I dlatego się zdecydowałyśmy na ten tytuł. I myślę, że dobrze zrobiłyśmy, bo ten tytuł jest po prostu współczesny. No właśnie, ta biografia też jest bardzo bogato, ona jest tak utkana właśnie ze wspomnień, ale też z twórczości Agnieszki Osieckiej. Jaka jest według pani ta relacja między życiem osobistym Agnieszki Osieckiej a jej twórczością? Czy to jedno bezpośrednio wypływa z drugiego, czy też, czy na przykład te piosenki na zamówienie, też ona jakby to było tak bezpośrednio z jej życia osobistego, jak to wyglądało? Czy ona całą siebie zawsze wkładała w swoją twórczość? No nie ma chyba człowieka, myślę, tylko może raz częściej, raz mniej, którego by życie osobiste, które tworzy, nie miało związku z tym, co pisze. Prawda? Niedokładnie, to nie musi być odwzorowanie jakiegoś postępowania codziennego i tego, ale te wszystkie takie, jak na przykład w Małgośce, to, że prawda, już nieraz byliśmy w urzędzie i się zapisywaliśmy, to przecież nie chodzi, prawda, o urząd jako instytucję administracyjną, tylko chodzi o to, że my się naprawdę w swoim życiu zapisujemy do niejednego takiego urzędu i niejedną po prostu taką musimy sprawę pozałatwiać. Tak samo jak prawda, bal. No to nie chodziło przecież w tym tekście o tańce. Chodziło po prostu, że mamy czasami ostatni bal, albo wielki, albo prawda, udany, albo nie. Więc i albo jest bal nad bale, albo byle jak, bo tak Agnieszka przecież pisała, że czasem się imponuje światu, a czasem żyje byle jak. Więc to wszystko właśnie
to życie czasami jej takie właśnie, że osobiste, że zeszło czasami na byle jakość, o czym sama pisała i mówiła, prawda, to też się potem odzwierciedliło w tych tekstach. Więc no, każda rzecz, ale podstawową sprawą, bo ona o tym sama pisała i ciągle mówiła, że najważniejsze dla niej jest pisanie i jakby z boku to się wszystko, to życie osobiste działo, a zawsze to pisanie było najważniejsze. A ta legenda Agnieszki Osieckiej, bo pani też wspomniała, że Agnieszka Osiecka była na stypendium w Stanach Zjednoczonych i tam poznała ten termin, którego w Polsce jeszcze, który w Polsce jeszcze nie był znany, właśnie public relations. Jest coś takiego jak legenda Agnieszki Osieckiej. Myślę, że każdy tutaj na sali, ale też przed ekranami ma jakieś takie wyobrażenie. Na ile to ona sama ją kreowała, a na ile ta legenda była po prostu stwarzana, jak to wyglądało. Na ile ona właśnie była takim własnym kreatorem tej legendy? No, jak można nie tworzyć własnej legendy, jak się jest takim ciekawym, interesującą kobietą? Nie trzeba być pięknym, a trzeba mieć urok. Jeden z jej znajomych napisał to, że Agnieszka to miała w sobie glamour. To znaczy była taka jasna, miała taką, prawda, coś miała, czego nikt inny nie miał. I nawet jeżeli, jak rozmawiał ze mną nieżyjący już świetny operator, pan Jachoda, to mówił, że ciągle tam spotykali się w Halamie, w domu ZAX-u w Zakopanem i ona czasami tak od sensu przyszła ubrana, w jakiś na przykład w Zakopanem, w jakimś kapeluszu, albo się starała i tak Jachoda opowiadał, mówi, słuchaj, no ona się naprawdę starała, żeby tak wszystko, ale tak, a to oczko jej poleciało, to, ale była w tym jakaś taka naturalność i taki po prostu zwyczajność i taka jednocześnie ujmująca jakaś prostota, że wszyscy się po prostu tym zachwycali i nie mieli jej absolutnie ani nie za złe, ani nic, tylko raczej właśnie czekali na takie jej czasami potknięcia, bo to było urokliwe. To był ten blask, który ona roztaczała, więc ona jakby nie musiała tworzyć, ani nie musiała zabiegać o legendę. Ja myślę, że może ta legenda bardziej powstała już po jej śmierci, że to jest wynik tej całej techniki, która, prawda, już potem przyszła i której można ciągle podejrzeć każdą piosenkę, każdy tekst, każdy, prawda, wers, gdzie się nie kliknie, to wszystko się otworzy. Więc i ta Agnieszka zaczęła po prostu być taka w milionach jakby powielana, prawda? Ale przedtem to nie znaczy, że tylko to pomogło jakby ciągle utrzymywać tę też wartościową spuściznę. No. No właśnie, a propos tej wartościowej spuścizny, to wydaje mi się, że życie, zarówno to prywatne, ale przede wszystkim twórczość Agnieszki Osieckiej cały czas wzbudza ogromne emocje i tak jak pani tutaj powiedziała, że niektórzy nawet rapują obecnie teksty Agnieszki Osieckiej, no właśnie, naprawdę tych wydarzeń związanych z twórczością Osieckiej jest mnóstwo. Na jej 80. urodziny, 5 lat temu, została wydana świetna płyta Nowosiecka i tam takie nazwiska czy zespoły jak The Dumplings, Czesław Śpiewa, Piotr Rogucki. Naprawdę niezwykle jakby też popularni autorzy. Teraz przy okazji 85. urodzin 9 października została wydana moim zdaniem genialna płyta takiego jazz bandu Bebobit pod tytułem Co to za czas. Naprawdę te nowe aranżacje są
niezwykle wspaniałe. Nie można też pominąć witaminy i właśnie tego, że tutaj nowa wersja Małgośki powstała, ale też niech no tylko zakwitną jabłonie. Także to wszystko się dzieje, tego jest niezwykle dużo. Biorą się za jej twórczość właśnie młodzi muzycy. Dlaczego tak jest? I też te teksty brzmią niezwykle aktualnie. No to nie, może nie mamy się co zastanawiać dlaczego, bo po prostu to jest dobre i każdy po to sięga i ma po prostu przyjemność jakiejś nowej właśnie aranżacji i pokazania jakiejś nowej odsłony tych piosenek. Jest tak, coś takiego, że ta siła właśnie tego słowa i tych zbitek różnych i tej zrozumienia, bo to nie chodzi o to, że ona pisała, bo ona na przykład wolała jechać na wycieczkę z nieznajomymi kobietami, z takimi przeciętnymi, bo te kobiety mówiły o różnych sprawach, takich codziennych, ale tu nie chodzi o to, że ta jej twórczość i te piosenki to są takie, taka ta codzienność, bo co to znaczy codzienność? Ta codzienność u niej to są egzystencjalne sprawy. To są sprawy miłości i śmierci. To jest sprawa radości i prawda, łez. To jest sprawa jakby zadowolenia i nieszczęścia. I to jest ta codzienność nasza. My tak łatwo używamy tego słowa codzienność, bo tak powierzchu to traktujemy. Ale tak naprawdę to codzienność to jest bardzo poważna rzecz. I ta Agnieszka jakby gdzieś intuicyjnie rozumiała to. I pod to pisała te swoje piosenki i dlatego one przez tyle lat, to nie tylko przecież moje zdanie jest, ale to co pani mówi, no dlatego one są tak ciągle aktualne. To jest naprawdę niesamowite, że dzięki temu, że są na nowo interpretowane jej utwory, no to są właśnie grane na przykład bardzo często w Radiu 357. Wydaje mi się, że to młode pokolenie nawet nie wie może czasem, że to są właśnie teksty Agnieszki Osieckiej albo kim była Agnieszka Osiecka, bo też wydaje mi się, że tak jak, chociaż może znowu, bo tutaj może znowu pani mnie skoryguje. Wydaje mi się, że kiedy Agnieszka Osiecka żyła, to ona była w takim obiegu też mainstreamowym, przez to, że jej piosenki wygrywały festiwale, była znana. Była znana i taka bardziej dostępna właśnie temu zwykłemu człowiekowi w tej jego codzienności. Wydaje mi się, że obecnie to pokolenie urodzone w latach 90. zna Osiecką to właśnie z takich bardziej alternatywnych przekazów tej artystów właśnie tej sceny alternatywnej, że tutaj troszeczkę się to odwróciło, że ja dzisiaj nawet pozwoliłam sobie zrobić taką małą sondę wśród osób w moim wieku i nie wszyscy wiedzieli, kto to jest Agnieszka Osiecka. I nie co? Nie wszyscy wiedzieli, kto to jest Agnieszka Osiecka. I przyznaję to ze wstydu. Ale naturalnie, no przecież to jest... Ale pomyślcie państwo, że właściwie nikt nie zadaje sobie pytania, kto jest autorem muzyki. Wszyscy znają tekst. Natomiast... Przecież gdyby nie ci autorzy muzyki, to te teksty nie byłyby takie ważne i nośne. I jest taka, ja to nazywam pieśń, bo to nie jest piosenka. To jest cała historia wokół tego związana. Mianowicie to był czas już koniec stanu wojennego. I Agnieszka napisała taką piosenkę, którą fantastycznie zaśpiewał Piotr Franceski. Pijmy zdrowie za kolegów, bo oni to my, a my to już mgła. Taki był ogólnie rzecz biorąc refren.
To jest coś tak mocnego, to jest tak coś innego niż to właśnie taka płynna i taka miła, albo może nie, troszkę taka mniej miła codzienność. Więc Agnieszka od tej strony też miała moc taką właśnie. I co jest ciekawe, ona opowiedziała taką historię, bo to też jakby rzutuje na, czy brzydkie słowo rzutuje, ale ma wpływ właściwie na tą jej, znaczy świadczy o tej jej duszy, że ona się tak była znana bardziej jako Agnieszka niż jako Osiecka, że ona jak chciała, żeby to wymyślała inne imię. I w ogóle nikt się na początku nim się nie orientował się, że to jest właśnie ta Osiecka, bo ta Agnieszka. To dlatego ten pierwszy tytuł dla mnie był taki ważny, te Agnieszki, prawda? Bo ta wielość tych postaci, tych kobiecych charakterów i takiej przy tej niesamowitej zdolności i talencie, to po prostu była bardzo ważna i jest w dalszym ciągu dla tej postaci. Tak, ale właśnie a propos tego imienia, to nawet przy okazji tego, kiedy pani przywołuje rozmowy z bliskimi, z przyjaciółmi Agnieszki, tak właśnie, że to było takie agnieszkowate, tak? To było takie agnieszkowe. No tak, to zawsze wymyślą takie, prawda? Tak, te spotkania, prawda? Mhm. Ale też to nie było, bo ona nie była wierna w przyjaźniach. No bardzo często zmieniała te przyjaźnie, ale to też jest cecha ludzi twórczych. Mianowicie jak ktoś bardzo tak wiele pisze i potrzebuje, to potrzebuje zmiany. Bo jak się zasklepi w takim jednym, prawda, kółku, to może już nie ma jakby pokarmu na tę swoją poezję. No. Bo wydaje się, że te nowe znajomości, te kolejne właśnie znajomości, kolejne kręgi, nawet te takie niezbyt dumne na Saskiej Kępie panie różne o różnej prowiniencji, że to ją w jakiś sposób napędzało, tak to odczytałam, że właśnie to był taki twórczy napęd do opisywania kolejnych może... kolejnych przeżyć, tak? Do zbierania, do kolekcjonowania przeżyć, można tak powiedzieć, o Agnieszce Osieckiej, że była taką kolekcjonerką, właśnie tak jak pani powiedziała, że ona nie jeździła na luksusowe wakacje kimś tam, tylko właśnie wolała wsiąść, to też jej córka Agata Pasent przywołuje, także one wsiadły chyba do Wenecji, Agnieszka Osiecka ją zaprosiła. Nie miało to takiego wielkiego znaczenia. Tak, i właśnie jechały autobusem, czy Agnieszka Osiecka była taką kolekcjonerką właśnie przeżyć, które później twórczo przetwarzała. No niewątpliwie była niezwykłą kobietą. To taki raz na jakiś czas się zdarzają takie talenty przy takiej do tego charakterze, prawda, i przy takiej jednocześnie jakiejś spokojności, a z drugiej strony wibracji ciągłej. Sama uknęła takie tego gonienie króliczka, prawda, ciągle ważne było nowe i to gonienie i gonienia. Jak już się go złapie, to już nie jest takie ciekawe. Ten pęd i ten osiągnięcie jakiegoś celu jest ważniejsze, ta droga od samego później celu. Więc to też się widać było w tych jej miłościach różnych, prawda, które tak została, jakby ta Agnieszka czasami jest inaczej przedstawiona, bo miłości zaczynają górować nad tym, co ona stworzyła, co nie, to w ogóle nie ta droga, moim zdaniem, ale to jest, no, każdy ma prawo do jakiejś swojej interpretacji. Może też to polega właśnie na tych wielościach Agnieszek. No, każdy ma swoją Agnieszkę. Ja mam taką.
I mnie się ta Agnieszka podoba i ja z nią żyję tyle lat i bardzo co jakiś czas odkrywam jakieś nowe rzeczy, ale to, co po prostu powstało, jest zamkniętą całością, więc już nic nie chcę ani dodawać, ani wymyślać. Może kiedyś może wymyślę zupełnie inną jeszcze Agnieszkę. O to też troszeczkę chciałam spytać, dlatego że tak sobie dzisiaj obliczyłam, jadąc samochodem, że za 15 lat będziemy obchodzić stulecie urodzin Agnieszki Osieckiej. I jakby pani sobie to wymarzyła właśnie, żeby, nie wiem, na przykład był rok Osieckiej, tak jak jest rok Tuwima. Czy możemy oczekiwać od władz, nie wiem, jakichś odgórnych inicjatyw właśnie, że to będzie rok Agnieszki Osieckiej w bibliotekach? Czy nie ma co liczyć? Ja myślę, że w ogóle od władz to daleko. No. Nie, no to myślę, że ludzie powinni coś, prawda, się starać, bo żeby to było takie bardziej miłe i zwyczajne, a nie napuszone i w ogóle jakieś, które żeby przybrało taki pompatyczny jakąś odmianę. No. Ja myślę, że nie wiem, sama się zastanawiałam nad tym, ale wiecie państwo, czasami to jest tak, że powstaje bardzo wiele książek o, jak ja, kiedy ja pisałam książkę, to była pierwsza książka o Agnieszce Osieckiej. I zawsze mówiłam, że każdy ma szansę i powinien mieć napisania kolejnych. I wiele książek powstało o Agnieszce, różnych. Więc może też jest tak, ja ostatnio wydałam i napisałam taką moją, ten rodzaj mojej biografii o Gustawie Hołoubku. Powstało bardzo dużo książek o panu Hołoubku, ale ja wymyśliłam po prostu taką prostą drogę. I jeśli ja wymyślę, może przyjdzie mi do głowy jakaś prosta ścieżka na drugą Agnieszkę, to będzie moje szczęście, ale nie wiem, czy wymyślę. Dobrze, no to ja życzę pani, ale też sobie i czytelnikom, żeby te Agnieszki, może parę tych Agnieszek się jeszcze znalazło. A teraz chciałybyśmy już chyba państwu oddać też głos. Czy są jakieś pytania tutaj z sali albo też od internautów? Chciałabym najpierw zadać pytanie, chciałam zadać w ogóle pytanie o serial, ale jak pani już, doktor, wspomniała o tych innych książkach i to pani też wspomniała, więc przy okazji zapytam, trochę tych biografii powstało o Agnieszce, pani też ma już w swoim dorobku wiele, czy jest ktoś następny na celowniku już po Gustawie Hołoubku? A drugie pytanie dotyczy też takiego pytania o serial, który mogliśmy oglądać o Agnieszce. Ja przyznaję, nie oglądałam. Jestem ciekawa, co pani o nim sądzi i czy pani by mnie zachęciła. Bo mówię to a propos w nawiązaniu do różnych medialnych komentarzy dotyczących serialu. Myślę, że pani ma już chyba jakiś wyrobiony stosunek do tego, bo to jednak też włożyła pani trochę pracy w to. Więc bardzo byłabym ciekawa właśnie. No tu panią zawiodę, bo nie moją rolą jest komentowanie jakby w tym kontekście innego podejścia, wszystko jedno, czy filmowego, czy książek, prawda, które poznają. Każdy ma swoją drogę. Pośrednio odpowiedziałam na to pytanie. Mianowicie mogę tylko powiedzieć, że mnie nie odpowiada to odwrócenie postrzegania Agnieszki. W tym serialu Agnieszkę poznajemy przez miłości, a nie przez jej twórczość. I to uważam, to tyle tylko mogę powiedzieć. Reszty zostawmy po prostu ocenie widzom czy komu, bo mnie naprawdę nie powinnam tego robić, no zwyczajnie. Tak, to ja też jeszcze dopowiem, że ja tutaj podzielam. Ja serial widziałam niecały, natomiast też uderzyło mnie właśnie to
przedstawienie już od pierwszych scen Agnieszki Osieckiej, właśnie targanej tak naprawdę od chłopaka do chłopaka troszeczkę, tak. Ale oczywiście ja myślę, że w ogóle warto zawsze po prostu obejrzeć, warto obejrzeć i wyrobić własne zdanie nawet po to, żeby skrytykować, bo sztuka właśnie do tego nas zachęca. Także myślę, że zachęcamy. To są takie... Wiadomo, co jest bardziej, prawda, atrakcyjne i chwytliwe, no. a co mniej, ale tamta strona jest równie bardzo ciekawa i wcale nie musi być jakaś nudna czy w ogóle nieatrakcyjna. No, ja, no to jest tak właśnie. Myślę o pewnym, o pewnej postaci, ale zupełnie też, bo co jest charakterystyczne, to znaczy ja ciągle jakby natrafiam i ja ciągle się obracam w tych latach. Bo raz, że bardzo mnie ciekawą zawsze te lata, to znaczy ten 50., 60. rok, prawda, właściwie do 70., do tej tragedii, prawda, która się zdarzyła na Wybrzeżu, która jest cezurą jakąś takiej ciekawości twórczej mojej. Potem to troszkę siadło, więc te lata i ciągle jakby trafiają mi się pomysły na właśnie na osoby z tamtych lat. Może dlatego, że one też w jakimś sensie zawsze są z tego środowiska, prawda, artystycznego, bo na przykład książka o panu Januszu Majewskim, wybitnym reżyserze, który oczywiście to jest tak właśnie, że część widzów ogląda filmy, a nie zawsze wie, że reżyserem jest pan Majewski. A powstała z mojego pierwszego kontaktu z nim, kiedy zbierałam materiał do tej książki o szkole filmowej. Więc to jest ciągłe po prostu potem jego żona Zosia Nasierowska, prawda, którą poznałam i którą po prostu... jak zobaczyłam, prawda, jakie te portrety powstawały i jakie ona miała życie, to jakby samo przyszło, no tak, o tak można powiedzieć. Więc myślę, że teraz też może coś przyjdzie. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam jeszcze pytanie, bo pani mówi właśnie tak moja Osiecka, jak pani ją widzi, jaka jest wersja. I teraz na pewno zapoznaje się pani też z innymi wersjami tej Osieckiej i się czasem zastanawiam, znaczy czasem, teraz się zastanawiam, czy to jest takie czasem w głowie, że tupnięcie nogą, nie, ja to widzę na przykład inaczej, czy oczywiście też dopuszczenie, że ktoś może inaczej to widzieć, a może ciekawość, że o... Może tak na to mogę spojrzeć, rzeczywiście ktoś inaczej pomyślał. I jestem ciekawa tych emocji po prostu wynikających z innego postrzegania pani Agnieszki. No muszę tutaj taką moją wstydliwą sprawę powiedzieć, mianowicie, że ja bardzo długo, mimo że powstawały różne książki, nie czytałam żadnych książek innych. Bo jakby się bałam, że ta moja konfrontacja coś mi, nie wiem, odsłoni jakieś inne fragmenty, które może nie będą takie dla mnie miłe, albo w poznawaniu tej postaci, albo może coś innego. I któregoś roku jednak przełamałam się. I to jest taka sprawa, że... kilka tytułów jest takich, że autor jest ważniejszy od Osieckiej, a kilka jest takich, które naprawdę wnoszą wiele innych rzeczy od psychologicznej strony do Agnieszki, prawda? Ale ja się często zastanawiam, na ile my, autorzy, możemy ciągle interpretować to życie.
To znaczy, czy my mamy taką legitymację, to nie jest zarzut do tych książek, broń Boże, bo ja się sama nad sobą po prostu zastanawiam, czy jesteśmy podporządkowani jednak faktom i nie ma tak zwanych obiektywnych faktów, prawda? Każdy ma swój fakt, jak w Rashomonie. No w każdym razie, czy to jest... Czy to jest czytelnikowi potrzebne, żeby poznawał jakby interpretację psychologiczną opisywanej postaci? Czy wolałby, żeby dostać więcej faktów, oczywiście z różnych stron, prawda, przedstawionych i też przez innych ludzi interpretowanych? Natomiast czy przez tego autora, to jest właściwe, że jest taka interpretacja. Ja się nad tym zastanawiam, ja broń Boże tego nie oceniam. Mówię po prostu, dlaczego, jak teraz ja czytam inne książki o Osieckiej, które powstały, że taką refleksję mam na ten temat. A może to jest skażone tym, że ja jestem właśnie tak przywiązana bardzo do zdarzenia. No nie tyle do faktu, co do zdarzenia, bo każdy z nas, jak tutaj widzę panią, to prawda, ja idę inaczej widzę i pani koleżanka też inaczej widzi, ale to jest fakt. Prawda? Natomiast ta interpretacja, czy jak daleko ona może pójść, bo czy to jest potem nasze, prawda, widzenie, ale nie tylko tej osoby, ale dodawanie do niej jeszcze jakiejś, prawda, historii. No, trudno mi powiedzieć, sama się nad tym zastanawiam. Ja jak myślę o Osieckiej, to mam swoją ulubioną piosenkę i tak jak poznaję jej twórczość, a szczerze mówiąc poznaję ją głównie przez piosenki, to od 2002 roku nic się nie zmieniło, zawsze będzie to ta jedna piosenka, która do mnie wraca i jest moją ulubioną i chciałam się zapytać, czy pani też ma jakiegoś ulubieńca? Czy piosenkę, czy wiersz? Jak myśli pani o twórczości Osieckiej, to która wersja jej twórczości przychodzi jako pierwsza do pani? To znaczy, a mogę się zapytać, jaką pani piosenkę lubi? Tak. Moją ulubioną piosenką jest Oczy tej małej. Która? Oczy tej małej. A Oczy tej małej. Nic się nie zmieniło od tego czasu. A ja po drugiej stronie jestem, bo piosenkę najbardziej lubię Małgośkę ze względu na siłę po prostu przekazu i siłę kobiety i takiej kwintesencji wszystkiego, co takiej mocnej, prawda. Natomiast z książek najbardziej cenię Szpetnych 40-letnich. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, jakieś może refleksje albo jakieś państwa komentarze dotyczące Agnieszki Osieckiej? Coś, czym państwo chcieliby się podzielić na przykład? A czy państwo ciągle słuchają, jakby... Znaczy nie to, że specjalnie może, ale jak radio się włącza czy coś, to jak jakaś piosenka, to państwo identyfikują, że to jest piosenka Agnieszki? Tak. Osiecką i zależy się, że ja znam te publikacje, ale to było, kiedy poznawałam, ja nie słyszałam na to bardzo na to, kiedy wykonuję ten utwór. Dziękuję. A teraz jest to właśnie w ten sposób, że
jakby najpierw idzie tekst i autor tekstu, a dopiero ta osoba interpretująca. Jeszcze od siebie chciałam tylko powiedzieć, że tak jak pani mówiła, że ma zagwozdkę, czy jako autorzy macie prawo tak daleko wchodzić, interpretować, wydaje mi się, że dla nas czytelników właśnie to jest potrzebne, że nie zawsze ta sucha interpretacja faktu, tylko sięgnięcie po inne spojrzenie, że to też człowieka rozwija i właśnie nam pomaga spojrzeć. Mhm. Każdy, tak jak pani też wspomniała, to się mówi o słoniu chyba, że mamy mały fragment, widzimy tu, jeden widzi nogę słonia, jeden ogon, jeden ucho jakiejś słonia. Widzimy tego samego słonia, tylko z różnych perspektyw. No i państwo jako autorzy też nam dają tą możliwość, żeby na tego słonia spojrzeć z każdej strony i sobie swoją wersję ułożyć. Dobrze, no. Tak. Ja chciałam powiedzieć jeszcze ostatnią rzecz. Ja czytam głównie biografie i różnego rodzaju różnych autorów. I trudne są biografie takie typowe od nazwiska do daty, a bardzo przyjemnie się czyta biografie, które są nacechowane emocjonalnie przez autora. I myślę, że nawet jeżeli ja się nie zgadzam z jakąś opinią autora na temat osoby opisywanej, to dla mnie jest to rzecz, którą ja bardziej zapamiętam. A daty nie wchodzą w ogóle. Dobrze, ja będę wiedziała, w którym wieku, ale nie zapamiętam tego. A emocje jak najbardziej. A jeszcze bardziej te, z którymi się nie zgadzam. No ja nie miałam na myśli biografii takiej, którą piszą, prawda, magistranci albo doktorzy, i tylko, prawda, podają własną interpretację językową, czy, prawda, tego ja już mówię o takich biografiach, które jednak nie składają się z samych dat, ale porządkują nam to życie bohatera. Że tak, ja się spotykam na przykład, i to też mnie zastanawia, że czytelnik czasami nie chce takich skoków. To znaczy, prawda, i ciągle wraca, żeby się dowiedzieć naprawdę, o czym teraz jest na tej setnej stronie, a coś było kim, prawda, na początku, ale teraz znów mam to, więc gubi się czasami, ma taki troszkę taką rozchwianą tą wiedzę, którą, no, mówiąc, nie wiem, czy wiedzę, czy przyjemność z czytania, to ma zachwianą. Więc różne są właśnie takie drogi pokazania tego bohatera. Ale to też wydaje mi się, że z tego, co jakby przez ten czas obserwuję, to jednak wiele zależy od charakteru samego autora. Bo jak autor ma troszkę takiego dystansu, to też czytelnik to czuje. Przyznaję, że jeszcze pani książki nie czytałam, ale jeżeli chodzi o biografię, to szalenie ciekawe są te biografie, które napisała osoba, która znała tę osobę. Czy to ktoś z rodziny, czy tak jak pani, po prostu ją kiedyś poznała. To jest niezwykle ciekawe i pochłaniające wręcz w tą tematykę. Ale jak tu pisać o znanej, na przykład, a czy mniej znanej nawet osobie, która żyje, prawda? A która ma, bo to jest problem dla nas, która ma wpływ na to i potem mówi, tego nie,
tamto może być, ale to jeszcze za bardzo jest, prawda, ostre. Więc to jest ten też problem dla autora. Ja nawet nie chcę pytać. To właśnie ja też chciałam o to troszeczkę zapytać. Właśnie jakie też uczucia towarzyszą, kiedy się pisze o osobie, którą tak wiele osób, no, którą też tak wiele ludzi znało, ale też, no tutaj jeśli chodzi o Agnieszkę Osiecką, no to córka, tak, Agata Pasent tutaj miała dosyć duży udział właśnie w udostępnieniu tych zbiorów, ale jak się pani pisało z taką świadomością, że... W ogóle nie miałam takiej świadomości, w ogóle. I jak przyszłam z książką, bo wydawca jakby no, ze względów po prostu elegancji musiał przecież, powinien no, dać pani Agacie do czytania, to pani Agata do mnie zadzwoniła, przyszła i powiedziała jedno tylko, że... Wszystko jest, tylko by chciała, żeby właśnie część pamiętników, które Agnieszka pisała jakby do Michnika, którego wcale nie przyjaźnili się, tylko jakby wymyśliła tę taką figurę jakby pamiętnika, ponieważ Michnik siedział wtedy w więzieniu, więc Agnieszka jakby relacjonowała, co się dzieje codziennie, prawda, pod tym płaszczykiem tego pamiętnika do Michnika, prawda, bo był znaną postacią i tego. To powiedziała właśnie, że nie chciałaby, żeby było, bo to były bardzo ciekawe. Ona zresztą potem wydała część i chyba jeszcze, nawet nie wiem, bo już przestałam śledzić to, jeszcze chyba może wyda dalsze jakieś, bo ona chce wydać to. I nie chce po prostu, nie chce, tylko nie chciałaby, żeby tak dużo po prostu było w tej książce z tego pamiętnika, żeby ograniczyć się do jakichś bardzo ważnych rzeczy. Ale proszę Państwa, ja pisałam o takiej osobie, to jest właśnie pani Zofiana Sierocka. Ja pisałam, kiedy ona żyła, kiedy jeździłam i na Mazury do niej, i do jeszcze jak robiła, prawda, kiedy już była chora. Wszystko to, jak już potem bardzo chora, to już nawet przecież książka była wydana. I nam się fantastycznie współpracowało. I pani Zosia jak przeczytała, to napisała zresztą pan Janusz też, co to już koniec, my chcemy jeszcze. No więc tak, takie też są miłe i przyjemne takie zdarzenia, ale czy to jest taka... No bo tam nie ma jakiejś, ta charakterystyka u mnie postaci wynika z opisania tej postaci, co ona robi, co tworzy, co tego, a nie z mojej oceny tej postaci. Więc może też dlatego nikt nie ma pretensji. Tutaj jest jeszcze pytanie ze strony publiczności, bardzo proszę. Aha. Chciałabym się ośmielić i nawiązać do tej wypowiedzi tak szybko stłumionej, stłamszonej jak gdyby o serial. Zwłaszcza komentarz pani prowadzącej, że oglądała pani ten serial częściowo, czyli oglądała pani kawałek, po czym miała pani takie wrażenie, że to jest taki obraz kobiety od mężczyzny do mężczyzny. Odebrałam to jako taką przyganę, może trochę z podtekstem negatywnym, przepraszam, można to sprostować, oczywiście nie chcę, żeby to była insynuacja, mówię o swoich odczuciach. No, generalnie wielu ludzi, którzy się odżegnywali od obejrzenia tego serialu, robili to z pobudek takich, no bo to cholerne TVP to robiło, tak? Bo musi to być wtedy tam takie nieładne. Oczywiście to jest moje odczucie, nie musi być prawdą, ale tak się zastanawiam, czy nie ma w tym tego typu pomijaniu takiego zagadnienia, jednak spłaszczanie i pozbawianie tej naprawdę wielkiej autorki bardzo ludzkiego i ważnego wymiaru, jakim jest jej, powiedziałabym, tak ją nazywam też, to jest Agnieszka Osiecka, to jest taki typ tragicznego romantyka dla mnie. To jest wielka postać,
I myślę, że ja obejrzałam ten serial zaciekawiona. Znam kilka rzeczy o Agnieszce Osieckiej. Wysłuchałam bardzo ciekawego wywiadu przez Mariusza Szczygła prowadzonego z panem Pasentem, gdzie ten człowiek w bardzo piękny, ciekawy, życzliwy, lojalny sposób przecież podsumowywał swoje małżeństwo z Agnieszką. Przecież to były trudne sprawy. Ale nawiązując do sedna, jak gdyby nie chcemy przyjąć do wiadomości albo przechodzimy tak jakoś wstydliwie, nie wiem dlaczego, osoba tego formatu żyła na górnym C, jeśli chodzi o emocje. Ja mówię, tragiczny romantyk. Ona była przecież, potrzebowała uczuć. I te uczucia to nie były platoniczne. Ten film nie pokazywał, gdzieś słyszałam, o ile dobrze zrozumiałam, zapamiętałam to, że nie pokazywał od strony twórczej. No nie wiem, czy to by było takie ładne, że przecież pokazywano, jak siedziała i pisała, no bo to jest czynność mało dynamiczna, mało atrakcyjna, ale powiedziała pani łaskawie i to jest na pewno prawda, że wszystko, co pisała Agnieszka, to pisała o swoich emocjach, przeżyciach. A skąd one się brały? Ano właśnie z tej potrzeby bycia zauważoną, dzielenia się miłością. To zdaje się śpiewa właśnie Maryla Rodowicz, uwielbiam to, a my tak łatwopalni. To jest piękne. Ona była taka łatwopalna. Ja tylko chcę, nie zagadując Państwa, powiedzieć, że mnie wcale te sceny i te jej tragiczne miłości nie wydawały się ani brutalne, ani wulgarne, ani odzierające Agnieszkę z jakiegoś ducha poezji. Nadawały natomiast wielki, tragiczny wymiar tej postaci. Tragiczny wymiar. Ona była rzeczywiście w pewnym momencie ciężko zmęczona tym ciągłym poszukiwaniem, tak się wydaje, mówię tu już jako odbiorca, tak? Przecież nie znam życia osobistego, to jest test, mogę być tylko czytelnikiem i odbiorcą. Ale myślę, że twórcy tego filmu, pokazując fakty, bo nikt nie powie, że jej przyjaźń z Marką i miłość z Markiem Chłaską, z panem Jeremi Przyborą i kolejne inne, i ten ostatni, gdzie ta niewspółmierność wieku i tak dalej, to pokazywało, jak bardzo rzeczywiście jej życie się jakby rozdrabniało, dlatego że ciągle szukała, że tak powiem, wibracji na najwyższym tonie. Więc puentując i przepraszając za dłuższą wypowiedź, ja nie uważam, że ten serial pokazał coś niewłaściwego, natomiast pokazał głęboką prawdę o wielkim głodzie uczuć tej kobiety. I może jeszcze tu dodam, wbrew temu, co zapowiedziałam przed chwilą, jedną uwagę. Zauważmy, że ona była nieprzeciętna, bo wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni i mimo wszystko, dlatego tak też reaguje pani, jest młodą kobietą, już przedstawicielką czasów, w których kobieta jest równoprawną partnerką we wszystkich, że tak powiem, dziedzinach życia i funkcji społecznych. A jak gdyby nie umiemy zobaczyć, że Agnieszka na przykład nie chciała i nie potrafiła być, wydawałoby się, matką, żoną, zupa, talerz, dziecko do szkoły i tak dalej. Ona tego nie potrafiła. My musimy umieć docenić ją jako twórczynię i zobaczyć, mimo że to taki budzi sprzeciw, ale mnie pomógł w przewalczeniu pewnych takich też dystansów, urazów do niej rozmowa właśnie pana Pasenta na temat tego. Zauważmy, że chyba Agata, jej córka, wspaniała kobieta, wykształcona, jak gdyby nie żyje, tak sobie mam nadzieję, że mam prawo wyobrażać, jako osoba zraniona, nieszczęśliwa, pozbawiona matczynej czułości, opieki, a przecież nie miała tej opieki. Nie miała. Więc żeby już powiedzieć, o co mi chodzi, ona była nietypowa ani jako matka, ani jako żona, natomiast była osobą, która chciała żyć. Miłość mężczyźni to było paliwo, mi się tak wydaje, z którego tworzyła. I wcale bym nie robiła zarzutu twórcom, bo oni jej tam, mam nadzieję, ja tak to odebrałam,
A jako starsza pani dosyć wrażliwa jestem na takie rzeczy po prostu. Nie upodlili w żaden sposób. I wbrew pozorom trochę współczucia więcej, więcej zrozumienia i też jak gdyby prawdy tego, co napisała przez pryzmat tego, co o niej pokazano. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Ja nie myślę, wie pani, ja inaczej na to troszkę patrzę. Nie myślę, że to była tragiczne miłości. Czy romanse. To były potrzebne jej. To jest zupełnie, to było ciekawe. A że kończyło się tak, a nie inaczej, prawda, to jest zupełnie, ale to nie było dla niej tragedią. To właściwie to ona tylko z jednym tym partnerem, z którym zresztą ja celowo w książce nie użyłam też jego nazwiska, ponieważ za swojego życia Agnieszka nigdy nie chciała i nie mówiła, jak on się nazywa, nie chciała publicznie powiedzieć. Miała długo trwało, prawda, romans i właściwie z tym jednym tylko partnerem mogę powiedzieć, że o tyle przykro, nie tyle tragicznie, co się skończyło, ponieważ została z tym pytaniem, dlaczego on odszedł na całe życie. Nie znalazła żadnej odpowiedzi na to. I to było może najbardziej takie przykre w tej. Natomiast nie uważam, że to były dramatyczne, jakieś tragiczne romanse. I to było potrzebne, jak życie, jak woda. To znaczy, ja może się od razu wytłumaczę, to ten termin tragiczny romantyk to nie jest mojego autorstwa, ja nie wymyśliłam tego, może od razu powiem, może ktoś z Państwa czytał Enneagram, to jest taka książka psychologiczna, sama bardzo często lubię do niej zaglądać i dzieląca po prostu osobowości ludzkie na chyba 9 czy 11 typów. Jednym z nich jest tragiczny romantyk. Przy czym, co to znaczy? To jest typ osobowości, który właśnie żyje emocjami, żyje w pewnych ciągłych dążeniach do silnych emocji, napięć, osiągania pewnego idealnego stanu ducha, jeśli chodzi o bycie z kimś i tak dalej. To może w tym, nie, że tam się stały tragedie, coś. Ja myślę, że nikt z nas nie jest w stanie żyć ciągle na tych górnych rejestrach emocji, uczuć. Bo nie wiemy. No nie wiemy, właśnie, ale na ogół, oczywiście nie mówimy tu o postaciach wybitnych, ale te wybitne postaci bardzo często żyją w tych górnych rejestrach napięć i emocji. I w tym znaczeniu mówiłam, że to był ten typ człowieka, jak sądzę. Właśnie ciągle goniła króliczka. Do tego trzeba mieć siły, do tego trzeba mieć pewien napęd, do tego trzeba mieć pewnego rodzaju paliwo. I w Ale tym też znaczeniu trzeba mieć odwagę. Tak, często nie gonimy tak tego króliczka, bo nie mamy odwagi. A czym ona jest, miała. Dokładnie. A czym jest odrzucenie konwenansów, jak nie szczytem w pewnych sytuacjach właśnie odwagi. No, trzeba było mieć odwagę, żeby zostawić dziecko, wyjechać, żeby rzucić no się... No jakąś jednak z tyłu, nie wiem, mądrość, bo co by się nie powiedziało, to się okazało, że to było najlepsze wyjście dla Agaty. Tak, więc chociaż oczywiście... jako dziecko przeżywała to zupełnie inaczej. Każde dziecko inaczej przeżywa niż dorośli. I my możemy sobie tutaj interpretować na swój użytek. Ja tego nie neguję, tak, ale chcę powiedzieć, tak, że gdyby twórcy tego serialu chcieli coś takiego niedobrego, to by może i pokazywali, ominęli ten temat. Natomiast wszystkiego nie można. Tak, wreszcie. Oczywiście, że tak. Natomiast sytuacja tutaj jest jak gdyby całkiem pozytywna. No, to tyle, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze, ja może się tylko szybciutko odniosę, bo też już czas nas goni. Ja absolutnie nie mówiłam w złym kontekście. Ja po prostu podzieliłam stwierdzenie, że faktycznie przez taki pryzmat w tych początkowych scenach
Agnieszka Osiecka została pokazana. Ja nie odbieram tego negatywnie, także jeżeli tak to wybrzmiało, to nie było to moją intencją. Szanowni... My tego nie oceniajmy, mówiłyśmy tak, po prostu o naszym odbiorze, prawda? A tak jak z książkami, każdy pisze, prawda, o swoją historię, o swoim bohaterze i każdy ma do tego, prawda, prawo, a czytelnik czy widz to zweryfikuje. Szanowni Państwo, myślę, że już do kuluarów mogą się przenieść jakieś jeszcze ewentualne pytania. Chciałam bardzo serdecznie podziękować autorce i Państwu za wspaniały wieczór. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję Paniom za wspaniałą rozmowę oraz Państwu, że zechcieliście być z nami. A ja pozwolę sobie Pani Zofio wręczyć Pani mały prezent od Biblioteki Norwida. Bardzo dziękuję. Pozwolenie na wizerunek. No teraz to jest trudno. No dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia.